Witam serdecznie wszystkich uczniów na jubileuszu naszej szkoły podstawowej. Uwaga, wiemy. A co ty tu robisz? Nic, mieszkam sobie. Chciałem na początku zrobić film krótki. Oczywiście w Nowej Hucie i tak dalej, ale stwierdziłem, że też dzięki obsadzie Naturszczyków, którzy też są stąd, pochodzą, że trzeba to rozszerzyć, że mam fajny potencjał i mi zarówno Nowa Huta, jak i ci bohaterowie. Film ma konwencję trochę czarnej komedii, trochę filmu dramatu obyczajowego. To bardziej przypomina dokonania naszych kolegów Czechów, trochę kolegów Duńczyków. Nie mówię, że się wzorowałem, ale tam jest generalnie jest bliżej ludzi ten film, moim zdaniem. I wydaje mi się, pokazuje aspekty różne. Ale jest to film fabularny. Tak. Natomiast pan Jerzy Ridan swoimi filmami nowohuckimi pokazuje nam właściwie, dokumentował nam cały czas Nową Hutę i dalej dokumentuje. Te dwa najsłynniejsze to film o pomniku Lenina i film o miejscu, obok którego w tej chwili siedzimy, tak, czyli tak, o tak, rogu tak. Marksa i obrońców tak, krzyża. To miejsce było dla mnie bardzo bliskie, dlatego że raz z przyczyn fizycznych, bo blisko mieszkałem, do osiedle Krakowiaków, a krzyż to bardzo blisko. A dwa, no była taka ciekawość, dlaczego przy tym krzyżu gromadzą się ludzie, dlaczego tam świeczki ciągle płonęły w tym czasie. No i zacząłem pytać i to doprowadziło do zrealizowania filmu o wypadkach pod krzyżem, które miały miejsce 27 kwietnia 1960 roku. Jest chyba godzina 8 rano. Spoglądam w okno i widzę, jak rozbierają płotek wokół krzyża. W ten czas zajeżdża ten samochód i oni mieli takie ramo. Taka lina z dwoma tymi uchwytami takimi i oni podłożyli pod ten krzyż. W tej chwili przygotowuję film, który nie powstał, ale powstanie, ale też jest jednym z wielu. To będzie film fabularny teraz, no w tym miesiącu mam zamiar skończyć scenariusz. To jest film, który jest filmem współczesnym, realizowanym absolutnie współcześnie, ale zwraca się w jakiś sposób do przeszłości. Od zawsze interesowały mnie legendy miejskie i dlatego, kiedy miałam możliwość zrobienia filmu o Nowej Hucie, wybrałam temat nowohuckich legend. W taki sposób trafiłam na Bogdana Zalewskiego, który specjalizuje się w miejskich legendach, stworzył legendę o Centrum E. W filmie przewodnikami po Nowej Hucie są nietypowi historycy Leszek Sybila i Maciej Miezian, którzy prowadzają nas po zapomnianych zakątkach, labiryntach i podziemiach nowohuckich, określając wszystko bardzo zabawnymi anegdotkami, które są nowością również dla mieszkańców Nowej Huty. Deszcze niespokojne potargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat. Do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa. W kopiec Wandy wpisana jest spirala, spirala czasu. Na końcu tej spirali jest legendarna opowieść. Ta pierwotna, jak mi się wydaje, była związana z miejscem kultu. W okresie przesilenia słonecznego składano bogini matce ofiary z młodych książąt. To nie był przypadek, że przybyli tu cystersi. Chrześcijaństwo zaanektowało przestrzeń mitu. Minęły wieki. Dziwnym trafem komuniści, kiedy próbowali stworzyć tutaj miasto bez Boga, włączyli swoją własną historię w historię o miejscowym kulcie pogańskim. Pierwsza kamienica, która powstała w Nowej Hucie, to kamienica w osiedlu Wandy. Pierwsza łopata została wbita 23 czerwca 1949 roku, a więc dokładnie w dzień przesilenia słonecznego, w dzień Wandy. Może to przypadek? Żegnaj mi, żegnaj mi.
Mój zawód to są takie podróże ciągłe, jakby mnie jacyś ludzie zabierali na swoje nieznane planety. Teraz byłam na planecie pod tytułem Cieplak, przed nim byłam na planecie Jan Klata, byłam wielokrotnie na planecie Kaziu Kuc i na różnych planetach ja z tymi reżyserami setkami pracowałam. Każda planeta jest inna i to jest fascynujące w tym zawodzie. Ja byłam taką boginką, która strzegła ognia, pewnej prawdy. W takim teatrze starym, gdzieś tam, ludzie chodzili do teatru po to, żeby posłuchać jakiejś prawdy, żeby zaczerpnąć jakiejś nadziei, żeby posłuchać o wolności. O tym były spektakle Szekspira, Słowackiego, Mickiewicza, grane w teatrze. Aluzja taka była i myśmy byli takimi kapłanami, które przenosiły przez czarne mroki komunizmu jakieś prawdy, jakieś wartości, coś takiego. I nagle jak padło to wszystko, ta komuna, na całe szczęście, myśmy te pozycje stracili, bo tak tacy kapłani już są niepotrzebni teraz. I żeśmy weszli w kolejny takiego normalnego fachu, że teraz trzeba być aktorem, trzeba śmieszyć, trzeba być sprawnym, trzeba być młodym, trzeba być pięknym, a to, co jeszcze się w tej chwili promuje, to nie ma często nic wspólnego z żadnymi wartościami, bo teraz jak się jeździ dobrze na lodzie, się dobrze śpiewa, to się jest dużo bardziej, więcej się zarabia, jest się wszędzie pełno, tylko to nie ma żadnej wartości.